smoke weed every day. Siemanko, z tej strony Kujawska, oglądacie drugi już odcinek po Titaniku Podróż w mapkach Minecraft. Dzisiaj są to historie. No od początku zaczniemy właśnie od przeczytania tych oto tabliczek. A właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że Jastrzębia nie ma ze mną ze względu na to, że on sobie na basen pojechał, tak. Czytamy. Andy has scattered watermelons all over the house, her all points. Collect many as you can. To znaczy, że tutaj jest dom Andiego i są ukryte różne złote punkty. Jeśli ktoś oglądał multiego odcinek, to historii, to wie, co chodzi, ale że w Minecraft Pocket Edition nie ma coś takiego złote punkty. To są tylko po prostu melony, tak. Ja wam właśnie bym chciał pokazać, jakie to jest w ogóle zrobione. Patrzcie, to wygląda w ogóle kolosalnie, ta poręcz od schodów, jak to w ogóle, no po prostu to jest coś niesamowitego. A gdzieś tu zaraz był mój kompan, tylko gdzie on jest, bo za bardzo nie wiem, gdzie on się teraz znajduje. Nie wiem, muszę go poszukać. O, siemanko! Siemanko! Witam cię! Cześć! Cześć, kopiko, co słychać? A nie wiem. Jak tam, zwiedziłeś już Andy House? Nie. Nie? To chodź, może razem sobie zwiedzimy, co? Okej. No to chodź, ty. Ej, ty, co to za murzyn? Nie wiem. Ej, ja mam pewną teorię. To jest ten dmuchany murzyn, który się, Andy w niegrzeczną zabawę bawi. Ej, ale ja nie wiem, czy ty wyszedł, stałeś właśnie łóżkiem po ryju. No tam zarobię. I tam było ciemne. Okej, dobra. Dobra, to wyjdziemy. Ej, czemu ten murzyn ma oczy z melonów? Ej, bez kitu, ty! Ty mama, trzeba go walić! Ej, co cię robi? Ej, dobra. Chodź, chodź, może wejdziemy sobie na ten, na łóżko, co? A jak? No podbudujemy się. A ja nie wiem jak. No podbudujemy się po prostu. A, no dobra. Ja mam 5 pełny. A to, a ty, te zasady tej mapki, to, to można rozwalić. No można, pewnie, że można. Jem! A coś myślisz, że można? Ja myślę, że nie można. O lol, a my tam się mamy na to łóżko, to też to... Wolę już sobie wejść na mody, włączyć flyer i tyle. No jasne, jasne, to by było za proste. I tak to muszę więcej kamień rozbierać, bo to się szybciej... Wewnę szybciej rozwalę niż drewno. Kurde, spadłem. Tak, dobrze ci tak. Kurde, no. Może ja się lepiej prześpię, to? Weź tam masz łóżko, to się prześpi. Dobrze. Kość, zabiję cię kością. Gdzie jesteś? Tutaj. Ja śpię. Ja też śpię. Łapka w górę! Dobra, już jest piękny dzionek. A i ciągnijmy tą serię na jakieś party, czy tak? Nie, chyba nie. Ile mi tej wełny będzie potrzeba, czy 20? Dobra, ja muszę wejść na to łóżko najpierw. Dobra, chyba 20 starczy, nie? Chyba tak, na pewno starczy. Tak, 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 tak. A jak tutaj są jakieś skrzynki? No pewnie, że są. Ale będzie jakiś miecz? No pewnie, że będzie. Kurde. Jeśli ktoś ogląda multiego, to wie. Nie. O, czekaj, coś tu jest, jakiś... To wygląda chyba jak poduszka. O, jest skrzynka. Co? O, diament, 2 melony i 4 żelazne miecze. Sorry? Gdzie masz skrzynkę? Nie widzisz skrzynki? A gdzie? Tutaj stoi przede mną. Gdzie? Tutaj, patrz, ja ci pokażę. Tu gdzie ja stoję, to jest skrzynka. Patrz, tu gdzie ja stoję, to jest skrzynka pode mną. Pokaż. Gdzie? Tutaj. Tutaj. Jest, okay. Tutaj jest skrzynka. Tutaj? Tak, tutaj. Ja mam dirt. Wiem, jak grałem. A ja skrzynkę rozumiem. Masz skrzynkę czy dirta? No. Skrzynkę masz? Mhm. Dobra, to masz teraz miecz. Ej, ale daj mi to. No masz miecz. Jest! A dobra. Co masz? Diament, 2 melony i 3 miecze. A jakie masz miecze? Żelazne. Dobra, chodź, idziemy do tego murzyna. To jest jakiś chód, czy o co chodzi? Nie, diament to jest po prostu do zbudowania. Ej, tu, ja może tu wejść. Chodzimy?
Nie, chodź może do Murzyna najpierw pomylony. Dobra. Młodzień. Chociaż chyba jednak będziemy to dzielić na części, bo... Ej, ten... masz melony jakieś? Mam. A dałbyś mi jednego? No. Dzielimy chyba jednak na części, bo ten dom jest tak duży, że nie zdołamy całego przedstawić w 15-minutowym odcinku. Dobra, dobra. Dobra. A to jest szara melona. Ej, chcesz tego melona? No da, 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 da. No to masz. A no potem. No właśnie. Ja sobie rozbrajkuję jednego. Nie? Dzielimy się na połowę. No tak. I tak, teraz z tego co pamiętam, to multi musiał na parapet wejść, żeby dostać się do tego dmuchanego murzyna, z którym Andy się zabawia. Po co na parapet? No bo zobacz, tu jest taki parkour jakby. Tak! Ci pokażę. Ja tam się zaraz ustawę, zobacz. Zaraz chyba się ciemno robi. Czy ja tam dosięgnę? Ciak, mój dit, który większość ja. Ej, co ty tam robisz? A bo można zadać, że można stawiać bloki? Można, czemu nie można? No to ja wszedłem. Jesteśmy panami tego, kto ci tam mówi jakieś zasady? Ej, jesteś u tego murzyna już? No, w głowie? No, Nie w głowie, jeszcze nie. Zaraz się tam dostanę. Zaraz to będzie melona. Ej, tutaj jest jakaś pochodnia. No, pokaż. No w środku. Tego murzyna. Dobra. Ej, on tu rękę ma jeszcze. Tu w ręce chyba też coś ma. O, jest melon, widzę melona. No ja też mam tutaj jeden. Ej, dobra. Ciemno się robi, czy mi się wydaje? Nie, to ty, tylko tutaj tak ciemno, bo to jest czarna woda. A, ty tędy wszedłeś. Jest tu jakaś skrzynka, czy coś? Tu chyba raczej nie, z tego co pamiętam. Ostrzę się, będzie epicki skok. No! A ja? No... A ja? A no nie wiem. Nawet nie przeskoczyłem! Kurde! Nie ty taki parkour w tym jak ja. Fuck you! Dobra, idę do drugiego łóżka. O, jakaś świnia tam jest. A ja wiem, to jest ta świnia skarbonka. Dobra, tyle potworów pod łóżkiem, mam nadzieję, że mnie nie zeżrą. Idzie do mnie Clipper. A masz Clipper. Nie! O, widzę, jak tam walczysz. Ach, dostał. O, ale nie HP zabrał, muszę melonki wieść. Szkoda, że tylko jeden dodaje, nie? No, bez nadzieja. Mogłoby chociaż dodawać półtora albo dwa. Według było. W każdym razie ciśniemy na to. Na to coś. Nie wiem, jak jest na to... Na to... Kurde no, jakie to jest dorypane. Czemu? Bo ciężko tu wejść. Ten domek, w którym ja jestem. Mam jakieś bloki? O, widzę świnie. Patrzcie na te zezowate oczy. Nie. O, jest skrzynka. Ona ma skrzynkę jak pod... O, jest nam pod, no... Pod... Właśnie. O, drugi diaks. The second key is locked and is dead. Good luck. Na przykład to mogą być innymi blokami u mnie? Jak ta pierwsza? Kurde, to słyszę... Co ja robię tej świni? Ja się z tego podwórku, że... O! Kolejny melon! Chłopie, ile ja tu melonów mam? Dobra, ja muszę iść gdzieś też. Gdzie jeszcze nie byłem? Ja jestem na górę. Byłem, tak. Byłem w tym murzynie. A jeszcze nie byłem u góry. O, ja, o, ja wiem jak tam wejść do góry. Gdzie? Ej, gdzie jesteś, Kopiko? No ja już jestem na tym. Na murze nie jesteś? Nie. Pokaż, a gdzie? Czekaj, za siebie. A tutaj? No. Ty jakżeś ty tam... A, wiem jak. Nie, wiem, tutaj sobie wszedłeś. Melony, melony, melony. Te duże melony. Ej, jak ty melony, można jeść, nie? No można, pewnie, że można. A czemu by nie można być? Ej, tu mam jakiegoś questa. Jakiego? Nie wiem, czekaj. You finally can hold on. Ken? Chyba Kay. Kay, o Boże. Kay, klucz.
how long this I have to wait for you. Each room contains a quest. You must complete it to go the next room. You first test... No i powiedz, co z tego zrozumiałeś? Nic. No nie, właśnie. Tak. Zrozumiałem go. A właśnie, dobra, okej. O, jest tyranozaur. A ja stoję pod... pod ogonem tyranozaura, bez kojarzeń. Widzisz tu gdzieś jakąś skrzynkę, bo ja nie. Też nie. To jakiś tyranozaur zadania daje. Czekaj, ja tu jeszcze coś kojarzę, że tu coś multi był gdzieś i było jakieś sekretne przejście, coś takiego. Jakieś sekretne przejście i tam był, pamiętam, że był łuk i dużo strzał. Ale nie pamiętam. Dobra, ja idę gdzieś indziej już. Ej, chodź za mną może, co? Gdzie? Chodź, zrobimy epic jump. Gdzie? Widzisz mnie? Tutaj, chodź, epic jump zrobimy. Uwaga! Epic jump, dobra? Tak. Ła! No nie bij mnie! No daj, dobra, spokojnie, ty pierwszy, dobra? Ale poczekaj, ja muszę się najeść, bo mnie pobiło. No dobra, to sorki. Czekaj, bo to pojedę, tylko daję. Też mam mało. A nie masz melu? Mam, tylko 4 mam. Ja mam 25. Ej, weź się tak. Ła! Okej. To gdzie idziemy? Teraz śpimy, czy jak? No, można by się przespać. To tutaj. Bam. Kurde, potwory! Mówisz? A ja mam pochodnie. No nie ma. Ty chodź może na to krzesło, co? Czekam, czy sobie porobię jakieś... To jest właśnie gdzie logika jest? Minecraft. Nie ma potworów, ale jest napisane, że są potwory. Co potwory? Wiesz gdzie? No ale pod nami. Co to? O, dobra, ja mogę spać. Łóżko! Nieprawda. Takie sceny łóżkowe, to chyba ocenzurować trzeba. Nie! Co nie? To nie wiem. A gdzie idziemy? Chodź na ten most. Jaki most? No na ten, co jest przed nami. Most? Czekaj, chodź na tą szafkę, ej, tam jest taka szafka. Siemanko, tutaj znowu my po prostu wycięliśmy sobie ten moment, po prostu nie mieliśmy zamiaru wam pokazywać, jak idziemy sobie przez cały pokój. Ale tutaj właśnie idziemy do następnego ciekawego miejsca, właśnie po te strzały, o których wspominałem. Dobra, jak mówiłem, tutaj mamy nasz Minecraft Party Hard. Ej, słuchaj, daj mi te wadiasy, bo to nie mogę zrobić tego. Patrz, ja ci pokażę sztuczkę, patrz. Bierzesz tak, ciach, rozwalasz to. A, oglądało się multi gameplay guy. Daj mi strzały. Ja ci dam z drugiej skrzynki. Zaraz ci dam, czekaj. Ej, ja mam zbroję. To daj mi zbroję. Czekaj, jak mam skrzynki. Słuchaj, daj mi tego. Co? Musisz mi dać diaksy, bo tam mam kazanie zrobić, wiesz co? Było napisane, że tego. Wiem, co... Ty tu przeczytaj, że tu trzeba pikach zrobić i musisz mi dać te dwa diaksy. Dobra, spoko. Bo ja mam diaksa i patyczki. Masz. Jonas, czekaj, ja ci jeszcze coś dam. Jeszcze ci coś dam fajnego. Co? Ty masz chleb! Masz. Ty masz dupkę! No te drugie skrzynki. Tak? No. Boże. Już, czekaj. Pikach. Mam. Dobra, to mam kanał. Daj mi jeszcze te spodnie, buty i hełm. Ale to ja to włożyłem wszystko do skrzynki, że ty nie mam. Nie masz? A to z tym hełmu tam nie było, były tylko spodnie i krzesły. Dobra, tam włożyłem do skrzynki, tak? Mhm. Dobra. Ej, wiesz co, tutaj na drugiej tablicy było napisane, co? Żeby rozwalić ten lapis dla zumi, który prowadził właśnie do tych skrzynek. Nie ogarnąłeś? Nie. Jezu, kopijko. Nie, bo najpierw się da to tabliczkę i od razu po. Dobra, to chodź. Się, mam pomysł, może pójdziemy tam do... A to jest jakieś przejście, co jeszcze melon, parkour. A no tak. Idziemy później do kuchni? A no okej.
Dlaczego te wszystkie zwierzęta mają skrzynki gdzieś umieszczone koło odbytu? Co? No. Jakie mam to być? Wiecie, że jestem cienki z parkoura, dlatego... Jak podróżka. Dlatego się podkładam. Ej, skoro mam zupkę, to mogę sobie wziąć tak. O, dobra. No chodź, może idziemy do pokoju teraz tego Andiego, co? Znaczy do kuchni. Okay. Teraz robię może cięcie teraz i będzie wszystko... Dobra, siemanko, po krótkiej przerwie. Znaczy dla was bardzo krótkiej. A nie jesteśmy w kuchni, ale jesteśmy w salonie. Mamy po prostu zamiar, bo... Kuchnia... Nie wiemy, gdzie jest kuchnia. A po drugiej kuchnia była... Znaczy ja wiem, ale kuchnia jest za dużym obiektem do pokazania. Więc postanowiłem, że przyjdziemy sobie tutaj. Mm-hmm. Proszę o plazma. Jest plazma. No. Tylko piko, chodź, Gwiezdne Wojny sobie włączymy. Dobra, czekaj. Może byś wspomniał o tym, jak cię zabiłem? Zabił mnie, fartnęło, musi mnie zabić z łuku. Fartnęło? Chłopie, ja miałem 4 serduszka. No włączaj się, telewizorze głupi. Przedamy z łuku. Włączaj się! Włączaj się! Ten telewizor jakoś humoru nie ma chyba. No dobra, to chodź, idziemy 10 lat. No to chodź, pójdziemy. O, Xboxa mają, chodź, Xboxa pójdziemy, zagramy sobie. Kurde. Nie, czekaj, czekaj. To sobie desek tutaj nakroję. Ty się wełną podbudowujesz? No ile ja mam wełny, chłopie? Ile? 16, 37. Dobra, to pożyczę sobie. Jest tam coś fajnego? Czekaj. Xbox? Czekaj, idę do tyłu. Coś tu z tyłu, jakieś przejście. Tam nic nie ma. A tam na najdłuższej stronie jest jakiś... Chodź, pójdziemy do Xboxa. O, Xboxik. No dobra. Ej, to gdzie idziemy? Do góry jeszcze? Jeszcze wyżej. Ale gdzie? Którędy? Czekaj, jeszcze tutaj jest jakieś... Co to? A, tu zombie. I sobie. Graut. Co to jest? Książki jakieś? Ej, mamy pochodnie? Nie. Ja. Dobra, idę stąd, bo tu nic nie widać. Nie, też nie widzę. Tu gdzie idziemy? Chodź jeszcze wyżej. Wyżej? Dobra, siemanko, weszliśmy już na górę i tu jak widzicie jest masa po prostu drzwi, ogrom full drzwi. Tu jest jakaś wyznaczona ścieżka, nie idzie, ona prowadzi. Ale po prostu nie chce nam się otwierać, idziemy prosto nią. Właśnie nie chce. Czekaj, jeszcze nie mogę wyjść. Żeby było wygodnie. No zniszczą. Udajmy te sieci. Czy gdzie dotrzemy? Co? Znowu pod... Zmalonej trzy klatki. Chcesz trzy klatki? Co? A daj. Exit, tam jest exit. Ej, tam są trzy kochy. A dobra, spoko. Ej, to co, idziemy tutaj? Bo tu jest exit. Ba, translator mod one, on znaczy się. Thanks for playing. No koniec, tak wygląda. Ale spokojnie, widzowie, my mamy jeszcze kuchnię do obejrzenia. Właśnie. Ale to już w następnym odcinku. O, melon. Spokojnie, w następnym odcinku będzie jeszcze kuchnia pokazywana. Exit w dół. Uwaga. No to co, Kopiko, czyń honor jako gość, będziesz pierwszy w Exidzie. Później ja. No idź Kopiko. Kopiko, no nie! No Kopiko, nie! Idź, czyń honor jako pierwszy będziesz. Idź, bo już ciemno się robi, nie będzie widać nic. No idź. Nie wiem, to jest Exit napisane. Odejdź, bo ty nie popchnę. Nie popchnę cię, idź. Odejdź jeszcze dalej. Już, odchodzę jeszcze dalej. Ty, drzwi są! A nie, one do niczego nie prowadzą. Dobra, no. No, do dziury, Kopiko. Ty pierwszy. No ej, ty pierwszy miałeś iść. Ty miałeś iść pierwszy, jako gość. Ja muszę to nagrać, jak ty spadasz, bo jak się spada, to spada do tej dziury.
No idź. Idź. Uwaga. Spuszczam ci się na łeb. Spadaj! Dobra, kończymy, drodzy widzowie. Dobra, to jest szyja. Dziękuję za oglądanie i następny odcinek są Toy Story, ale kuchnia. Dziękujemy i do zobaczenia. Życie też umiera, szkoda, szkoda, ej. Ja tutaj życie kluzu, raz i tańczę na rakietach. Cześć, chodź na bit, idzie tutaj, gdzieś rozwala twoja noga. Dziś odpadła, jaka szkoda, dziś umarłeś. Ej, życie też umiera, szkoda, szkoda, ej. Ja tutaj życie kluzu, raz i tańczę na rakietach.